ulicy właśnie szerokiej znajduje się dużo różnych sklepów, ale niestety jak coś pada, to zazwyczaj zostaje zamienione na bank. Co jest dosyć przykre. Bogate miasto. No, albo po prostu wszyscy muszą brać pożyczki. Aha, no to jest prawda. How do we fall in love? Harder than a bullet could hit you. How do we fall apart? Zmierzamy na zaułek prasowy, gdzie znajduje się pierwsze liceum ogólnokształcące, do którego między innymi ja uczęszczałam. Jest to liceum imienia Mikołaja Kopernika z wieloletnią tradycją. Jest to bardzo stare liceum. Nie wiem, ile dokładnie ma lat, ale jest naprawdę bardzo pięknym, zabytkowym budynkiem. No i zaraz będzie można sobie samemu zobaczyć. Jak sama nazwa wskazuje, było to pierwsze liceum. Mam nadzieję, że nie kłamie. Raczej tak. No i niedawno zaczęto budować tutaj taki mały budyneczek. Koła zamknięte. W środku, o tam. To akurat nie ma nic. To nie ma związku za bardzo z jakimiś dawnymi czasami, ale jest tam taki mały budyneczek budowany, gdzie uczniowie będą mogli spędzać przerwy, grać ping-ponga, pić kawę, tam, o ten szary budyneczek, tylko jeszcze to nie jest chyba skończone, więc bardzo fajna inicjatywa. No i tutaj można zobaczyć tapety, szkołę. Małe garbary. No i jest to dosyć imponujące. Dobra, pady, szkło, szkoła z duszą, małe garbary. Zaraz możesz zobaczyć. Faster than a hairpin trigger, don't you say, don't you say, don't say. No i tutaj, tuż przy właśnie liceum numer 1, znajduje się tak zwany murek. To jest murek. I to miejsce nazywane było za murkiem. I tutaj uczniowie pierwszego liceum, a nawet nie tylko, nawet uczniowie innych liceum, którzy przychodzili na przerwach lub nawet w trakcie lekcji odwiedzać swoich znajomych z liceum numer 1, palili sobie papierosy. Co? Tak. I tutaj właśnie na tych ławkach można było, znaczy nie można było, ale palono wyroby tytoniowe. Skandal. Rozmawiając. I no generalnie to właśnie jest to miejsce. To Osrane. Widzę tam. To. Może to twój? Nie. A, no i tutaj generalnie są takie ruiny. Tylko czego to są ruiny? To ja nie do końca się orientuję. Przepraszam bardzo. Ruiny. Widownie. O, mogę powiedzieć, że dzisiaj wczoraj były wybory. I okazuje się, że Duda wygrał. Jest nam smutno. Tak, jest nam bardzo smutno. Nie popieramy nawet nie uznajemy go za naszego prezydenta. Bo dokładnie. W ogóle. A tutaj i uciekamy na Tajwan, jak Kuomintang w 49. Tak. Tak, na czele z Chiang Kai-shekiem. Tak. Yes. No dobra, tutaj jest pierogarnia taka. Znana dosyć, stary. Idziemy coś zjeść. Tak. Pierniki. O, właściwie teraz może pójdziemy do miejsca, gdzie można nabyć pierniki. O. Każdy rodzaj. Nie wiem, czy to jest. Magnet. Tam? Aha. Jak na razie wrażenia, jeśli chodzi o Toruń? Bardzo ładny, piękny. Dobrze, bo inne bardzo ceglasty. Bo inna odpowiedź nie wchodzi w grę. O, a tutaj jest taka księgarnia, którą chciałam ci pokazać, tak, bo jest fajna bardzo. Nie wiem, czy cię interesuje, ale... Jak o niej myśleć? O, moja mama ma tę książkę chyba. Tak, ma, no. Fajny ten Lemiwiec, nie? No. Chcesz potem obczaić? Możemy. Okej. Okay. Moja mama chyba uważa, że jesteś mądra, bo jak się zapytałam, gdzie mam zaprowadzić Karolinę, to powiedziała do księgarni. No, a nie jestem mądra? No, nie wiem, jesteś. Sama ocen. Będzie dobrze.
Nie daję słowa, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy manekin w ogóle, ponieważ jest to sieć toruńska, a ten manekin jest tutaj od bardzo dawna. Jak byłam mała, to zawsze przychodziliśmy w niedzielę na obiad z rodzicami i moim bratem. Jesteśmy w manekinie i będziemy jeść. Jak Maja mówiła, jesteśmy w manekinie i będziemy jeść w pierwszym na świecie manekinie. Najstarszy. Chyba. Aha, mam... Nie, chciałam powiedzieć, że tu miałaś 18. Tak, miałam tutaj 18. Był to wieczór pełen wyrażeń. Chociaż ja w sumie się stresowałam trochę i przejmowałam się tym, co się będzie działo, więc wydaje mi się, że wszyscy się super bawili, a ja nie tak najlepiej na świecie. Rozumiem. Czaisz, o co tak. Chodzi. Ale ogólnie dobrze, to w sensie dobra impreza to była. Biłam z taką Tereską, tę 18. Teoretycznie zaprosiłyśmy dużo osób, ale przybyło ich 200 lub nawet więcej, ponieważ ludzie po prostu sobie opowiadali, fajna impreza i mijali po prostu bez zaproszenia. Super. A to było. I teraz powoli już zbliżamy się do końca pobytu na toruńskiej starówce na dzień dzisiejszy i zmierzamy do Żabki obecnej w tej chwili, żeby nabyć jakieś napoje wysoko lub średnio procentowe. Później kierujemy się na przystanek, by pojechać do Kopanina. No i jak... Jak ci się podobało? Staruszka jest bardzo piękna. Dowiedziałam się, że jest na liście UNESCO. A no jest. I no, kocham Poznań, ale muszę przyznać, że jest lepsza toruńska jednak staruszka. No, jestem zaskoczona, nie spodziewałam się, że jest tak ładna. No wiesz, na tutaj pewno. Przyjeżdża dużo Japończyków i w ogóle jakiś... Nie wiedziałam. No, no naprawdę dużo... Widzę, jak kręcisz. Jak? Pięknie. No ej, no staram się mega, ale chyba mi się ręka rusza, bo ja zawsze tak niestawienie no, nagrywam. No dobra, okej, okay, tu... Bardzo ładnie, a tu nasz styl, tak. Tak. Cześć. Jesteśmy na placu Świętej Katarzyny, w centrum Torunia. I co? No i jest ogólnie... I dokąd jedziemy? A, jedziemy na Bydgoskie Przedmieście. Jest to taka dzielnica Torunia, gdzie jest dużo fajnych second handów. No i właśnie idziemy na wyprawę na lumpy. A jaki jest dalszy plan? Nie wiem. Idziemy na starówkę, potem jeszcze zwiedzać. Dobrze. Na razie na tyle. I nad Wisły? Tak. Co to jest? Ten budynek to jest areszt. Lub też więzienie, lub to i to. Azkaban toruński. Nie jestem pewna, ale prezentuje się dosyć ciekawie. Tak ładny jak na więzienie. No. Idziemy teraz na... Nie jestem rozmazana? Nie. Okej, to... Coś gadasz? Jesteśmy w... Zrobię przy okazji reklamę. Jesteśmy w Cake Today. Jak prawdziwa vlogerka, tylko powinnam dostać jakieś profity z tego. Może kiedyś. Jesteśmy w Cake Today na... Wciąż jesteśmy na Bydgoskim Przedmieściu. Poszłyśmy już do paru lumpów, ale planujemy jeszcze pójść do paru. I dobra, teraz Karolina, co pijesz, powiedz? Herbata. Z mlekiem zagęszczonym. Herbata tajska. Tak. W sumie to nie wiadomo do końca, co tam jest. No, na pewno jest mleko zagęszczone. A jest pyszne, a ja piję ryzę. Ryzę z dodatkiem żurawiny. Mam. A, no i kupiłyśmy, ale to może potem zrobimy haul tak, zakupowy. Trzeba oszczędzać baterię, już jedna kreska została. Chciałabym ciebie też nagrać.
Już nagrywa się cały czas, wiesz? Pyszna. Dobrze, teraz jesteśmy na ulicy pod Krzywą Wieżą. No i jak sama nazwa wskazuje, ma to związek z zabytkiem, który się tutaj znajduje. Jest to Krzywa Wieża. Bardzo prawdopodobnie zaraz się dowiemy, jaki jest stopień nachylenia jej. Jest zapewne mniejszy niż w przypadku Krzywej Wieży w Pizie. Ale już tu się zaczyna. Krzywość. Tak. No i taką typową zabawą, w której się tutaj uczestniczy, jest stawanie pod tą wieżą i próba utrzymania się w pozycji pionowej. Zaraz się przekonamy, jak ty sobie z tym poradzisz, Karol. Krzywa wieża. A co, tu trzeba wejść? Nie. To możesz spróbować. No stanąć. No, czekaj. Po prostu stań pod tym. No stań po prostu. No tak. Ale mam. No po prostu stań tak i spróbuj stać. No ale stopy tam. No po prostu stań pod. Jezu. No Karol, no co ty robisz? No po prostu masz stanąć tak. No normalnie byś mogła tak stanąć. No i po prostu. No tak, ale tak, że stopy tam jakby dalej. Że do tego. No, no czaisz? No to musisz się utrzymać chociaż chwilę. Jezu, ale ty jesteś... No dobra, widać walkę, okej. Okay. Spróbuj chociaż przez sekundę się utrzymać. Masakra. I to nie wygląda na trudne, a jest bardzo trudne. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. Jesteśmy w Central Coffee Perks, czyli w kawiarni wzorowanej na kawiarni Central Perks, przyjaciele. No i dlaczego tu jesteśmy? Bo kochamy przyjaciół. Nie widać. Nie, wcale. Ja nie godzę się na takie podsumowanie tego. Ja nie lubię fańców osobiście. Tutaj za tobą chodzi. No, ale ta tutaj osoba lubi. Ja piję Joe'ego, a ty
Maja, Phoebe. Ale to tylko dlatego, że nie było nic innego. Znaczy musiałam wziąć coś z imieniem bohatera. Było, woda. Ale mrożona. Jakby woda się tak nazywa. Mrożona. Czy coś? Chyba to wszystko. Później może zrobimy sobie jeszcze fotkę na kanapie. No może tobie zrobię, bo ja nie chcę. No możesz mi zrobić. To wszystko. A w sumie dobra ta moja kawa. Ja też? Tak. Dobra, okej, okay. W każdym razie tak. To są ruiny Zamku Krzyżackiego. No to jest chyba jedna rzecz, którą wiem na ten temat. Był zamek, teraz są ruiny. Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here I feel a change, something moves. I scream your name. Okej. Jesteśmy teraz na bulwarze filadelfijskim. To jest... Filadelfia. To jest po prostu... taki powiedzmy deptak, można tak nazwać. Nad Wisłą. I są tutaj barki, takie tak zwane, gdzie odbywają się czasem jakieś tam niewielkie imprezy. W ogóle nie można tam sobie znaleźć czegoś. No i ten bulwar to jest też takie typowe miejsce, jak byłam w gimnazjum, to, które jest tutaj bardzo blisko. To było takie typowe miejsce, że się po szkole przychodziły na bulwar siedzieć i tak trochę się to źle kojarzy, szczerze mówiąc. Ale dobra, nie wiem, po co ta cała historia, ale jest tutaj no obiektywnie chyba całkiem fajnie. A, no i tam dalej jeszcze, w ogóle zrobili taką trochę infrastrukturę do chillowania, możemy się tam przejść. Jesteśmy na lodach u Linkiewicza. Lenkiewicza. Lenkiewicza. Marty Linkiewicz. Największe gałki lodów na świecie. Na świecie. No, myślę, że na świecie może też. Może, to jest jedna gałka. Kinder Bueno. I co dobre? Tak? A serio? No dobre. No ej. No dobre. Nara. Girl, your love for me is all I need. And more than I can stand. Jesteśmy na Maldiwach. Ja teraz. Aha. No jesteśmy na Maldiwach. No jesteśmy... gdzie my jesteśmy? Na Maldiwach. Aha, no tak, faktycznie. Jesteśmy na Maldiwach w miejscowości Okoni. No. Oh well, babe. How can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do with darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby didn't take
all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life. O nie. I tak przywaliłam z całej siły. No. Jesteśmy w Wabi Nabi. Znowu zresztą. Ale jest, to nie jest. To jest. Naturalnie. No nie, bo staram się mówić. Jesteśmy w Wabi Nabi. Na ulicy. Wabi Nabi po pierwsze, a po drugie, jak Karolina robiła filmik z Kim, to mówiłam tak nieskładnie, że teraz się staram. Bo było mi wstyd, jak tego słuchałam potem. Dlatego teraz mówię bardzo. Bardzo profesjonalnie. Idę pomóc. I jesteśmy z Wabi Nabi znowu, ale tym razem przyprowadziłyśmy jeszcze ze sobą jedną osobę. Mojego ojca. Marcina Kalet. Rado, bez nazwy, zwycięstwa. Mojego ojca. Kropka. Ojca. A matki nie. Matka nie chce się ujawnić. Może być potem to użyte wszystko przeciwko niej. Cięcie. Nad tym jakby, nie? Serio? No. Słyszałaś o takim sposobie jak spaghetti. A nie chodzi mi o to, że tak obracasz, to wygląda jak było. No nie. Możesz patrz, pokazać Maja jakieś. Okay. Pokaż jakieś. Nie wiem, czy to będzie jakieś super profesjonalne. Gorące, na pewno. Nie płacę. No zaraz, zaraz. Pięknie. Chciałabym Cię zapytać, jak Ci smakował ten tanmen w Wabi Nabi? Więc tak, to był pierwszy raz, kiedy jadłam ramen, ale bardzo mi to smakowało, bo ostatnio miałam ochotę właśnie na jakieś takie azjatyckie jedzenie i właśnie na dokładnie takie coś. Więc tak, miała być jakaś pasta z pasty orzechowej, aczkolwiek nie było czuć orzechów. No, jednak to nie przeszkadzało w niczym. Ale to jest chyba po prostu taka baza do tego... do tego wywaru. Do bulionu czegoś. No. Ale miało za to ładny kolor dzięki temu. Makaron pyszny, Maja już mówiła 100 razy, że jest ręcznie robiony. Wzięła sobie nawet dodatkowe pół makaronu. Mięso było przepyszne. Tak, to prawda, takie słone. Takie słone, słodkie. No naprawdę bardzo mi smakowało. I co w nim? A i jajko. No, szczerze mówiąc, to Maja się tak zachwycała, ale to mi tak normalnie smakowało. To, ale takie jest mięciutkie. No, takie na wpół płynne, można powiedzieć. No, ale no, jajko jakoś tyłka nie urywałam. No dobra, no. Ale no, bardzo mi się podobało. Oczywiście cena też przystępna. Maja też o tym mówiła. A nie, zapytaliśmy o obniżkę dla studentów. No, nieważne. Ale w sumie w skali... No musiałabym jeszcze spróbować innych ramenów, więc w sumie nie będę dawać. Ale no ten to bym dała 9 na... No bo może 10 na 10. No moim zdaniem nie ma się do czego 9 przywalić. Albo 10. Ej, serio? No dobra. Wydam to jest ostateczną decyzję. Okej. Okay. No bo to był jedyny ramen, jaki jadłam, więc tak... A, no dobra. No, no nie mam porównania w ogóle. Okej, okay, ale więc tak. Ja jadłam, jak Ci już mówiłam, w którym miejscach, no i... No to byłam muszę też... rozczarowana bardzo. No ale... Pyszne było to. Tak samo jak pierożki wczoraj. Super, cieszę się, że zaraz coś fajnego w Toruniu. No, a wczoraj no, pierożki, lody. Też lody. No, ale jakby... Ja ale też, były duże. No, w sumie, znaczy ja też nie uważam... Mi się w ogóle wydaje, że to by się coś pomyliło, że ja Ci mówiłam, że nie są takie pyszne. Chodzi bardziej o to, że one są znane. W sensie, no, że ludzie zawsze tam łażą, nie? No są okej, okay, ale myślałam, że będą jakieś takie... No bo one są też takie jakby znane od bardzo wielu lat, więc mi się wydaje, że one po prostu... Taką renomę mają, no i tak chodzą ludzie. No i co jeszcze jadłyśmy w ogóle? No, pankejki jadłeś. No oczywiście pankejki i gofry. W sumie szkoda, że ich nie nagrałam. No to nie nagrałaś nic z domu mojego. No nie, właśnie. To trochę lipa. No,
Ale moja mama bo się ucieszyła. Bo zawsze rano się spieszyłyśmy. Moja mama by się ucieszyła, że nie nagrałaś, bo ona jest taka, wiesz, prywatna bardzo. Aha, no to... To w sumie to dobrze trochę. Znaczy, no nie wiem, no raczej by się no nie obraziła. Była też inkognito w tym filmie. Tak. Też coś gadała. Rowerzyści. W ogóle tak się... Tak, było takie światło, że ci tak błyszczały włosy. Bardzo... Uważaj na... No, dobra. Z tym, że... Czekaj. Umrzesz. Okej, no dobra, no to chyba cięcie. No. Właśnie chciałabym pokazać salę konferencyjno-widowiskową. Tak, wydaje mi się, że tak się to mniej, nazywa. Jordanki, a.k.a. Jordanki, która została wybudowana no dobrych parę lat temu, nie wiem, z pięć, coś takiego. I tutaj można zobaczyć jej bryłę. Z tego, co pamiętam, to... projekt tego oto budynku wykonał jakiś bardzo znany architekt, nie polski, chyba jakiś hiszpański, portugalski. Głowy nie dam, ale można to łatwo sprawdzić. No i odbywają się tutaj różnego rodzaju koncerty, nawet takich większych gwiazd zagranicznych. Oczywiście nie mówię tutaj o Miley Cyrus, bo pewnie nie ma tutaj aż tak dużej tej sceny, ale, to znaczy widowni bardziej, ale na pewno są tutaj koncerty muzyki klasycznej również. I no, myślę, że sporo się dzieje. To tyle. Slash klub, którego nie lubię jakoś tak bardzo, ale pomyślałam, że fajnie się tu nawet siedzi i że pewnie będzie taka dość chillowa atmosfera i jakaś taka muzyczka, więc spoko. No i pijemy drinki. Karolina pije... Nie pamiętam, jak się nazywało. Damski, czy nie to? Nie, nie to, to nie, nie to. Pierwszy wzięłam. Nie, słodko-kwaśny. Aha. A ty cykloman. Cyklamen. Mogę też się nabrać? Chyba nie ma potrzeby. To ej. Znaczy nie. Idziemy na przystanek autobusowy, a stamtąd idziemy na dworzec. No i co tam jeszcze? Maja Madrina na tym. Tak, przyjemny. Ekologicznie. Niezbyt. Bardzo nie. No to był serce. A, no bardzo nie. Nienawidzę papierowych słomek. Ale są, no... One nienawidzą ciebie. No, jak widać. Nie wiem, czy wiesz. Ładnie tu pasujesz. Słucham? Ładnie pasujesz. Czego? Do wszystkiego. Bo to moje miasto.